Siemano moi drodzy, to Paradox. Kontynuujemy przygodę w Star Wars Jedi Ocalały. No niestety, fajny motyw był, podążając tutaj fabularnie, no ale niestety straciłem materiał i nie jestem w stanie przez autosave wam to pokazać. No ale Cal Kestis akceptuje swoją ciemną stronę. Tutaj to teraz fajnie będzie pokazane. No, niestety nie mam, jak to po raz pierwszy uruchamiamy, bo mówię, no straciłem zapis, trudno. Ale motyw świetny, nie? Ja w ogóle w poprzednim odcinku żartowałem. Z tym, że fajnie by było, jakby Kala pochłonęła ciemna strona mocy, a tu kurde takie coś nagle mi wyleciało. Jest zbyt silny. To ten stoi, tak by nas w ogóle nie widział, nie? Ale nie zginęli wszyscy? No, kolejna armia. Kurde, gdzie teraz? A, bo tutaj wszystko pościągałem. Dobra, to też był fajny motyw. Ty uniknął mnie? No. Wypuść mnie, bo nic nie widzę. Tak, chodź, atakuj. Serio? No raczej nie. To jest świetny motyw. Rozwala te wszystkie. Mamy spory ruch na łączach. Wszystko gra? Bolt ucieka. Jeśli zwieje, to już go nie znajdziemy. Hej, Merin, słyszałaś? Merin. Gdzie ona się podziała? Zniszczyć ten myśliwiec! Nie pozwólcie zdrajcy uciec! Spóźniliśmy się. Co on tu wchodzi? Nie. Zróbmy postój. Dobra. Zapis, odpoczynek i lecimy dalej. Musimy wrócić na modliszkę. Kurde, musiało się to skończyć. Co
Co teraz tu w dół? Merin! E? Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię! Co, tędy? Nie, nie, nie zginę. Padłowa. Nie mogę. No wyjdź mi, kurde, z tego. No jak kurde będziemy mogli tego używać, to jesteśmy niepokonani praktycznie. Co teraz? O fuck. Jestem z tobą. To chodźcie. Zniknął. Zabrał córkę i kompas. Wykorzystał mnie, żeby uciec. Szlak by cię! Dalej, Jedi. Zrób to! Zrób to! Lepiej ty niż Lord Vader! Kto to jest? To on nasłał na nas Bołda. Mój ludzie. Korydowa. Sir! Wszyscy zginęli przez niego! Hal! Tego właśnie chce Bołd. Wiem, że teraz cierpisz, ale nie jesteś taki. Imperium zdążyło już tyle nam odebrać. Nie chcę stracić ciebie. Opamiętał się. Nie stracisz. Czekam na statku. Pozdrów ode mnie inkwizytorów. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest, mały. Nie musisz się tak o mnie martwić. Ja dobrze w ogóle idę. No dobra, to gdzie lecimy? A, tutaj są. Nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Co to było? Czy to... Nawet nie wiem, co to było. Jeśli znowu to poczujesz, powiedz mi. Tak zrobię. Dobrze. Ciemna strona mocy. O, nareszcie, już się martwiłem. Czekaj, nic nie mów. Walczył z całą bazą, mam rację? Zgadłeś. Dobra, Kal. Nie mamy Bołda. Nie mamy kompasu. Mów całą prawdę. Wytrzymam to. Przegraliśmy, co nie?
Został jeden kompas. Jeśli to słyszysz, to wiesz, gdzie go zostawiłem. Ale jeśli zniknął, to nie rozpaczaj. Jest... Co to? To nie jest tylko pożegnanie. Dotrzesz na Tanaloru w inny sposób. Musisz włączyć węzły i skierować je na współrzędne zakodowane w tej wiadomości. Tu jest centrum sterowania. Jeśli nastawimy węzły, to stworzymy trasę przelotu przez otchłań. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Mam polecieć modliszką przez pożerającą statki mgławicę, korzystając z maleńkiego tunelu wydrążonego przez 200-letnie urządzenie? Tak. Dobra, niech będzie. Gdzie ja idę, kurde? Musimy wybrać destynację naszą. Dobrze, teraz... Czyli co, wracam na Kobo? Skąd w ogóle wiemy, że ten cały eksperyment zadziała? Nie wiemy. A więc uruchamiamy węzły, czymkolwiek one są, wypalamy dziurę w otchłani i przelatujemy? Tak, właśnie tak. Dobra, Kal, chodź tu. Tak czy siak, wkrótce będzie już po wszystkim. Tak. Wciąż myślę o tym, co się stało na Nowie Garon. Wiem. Tylko nie pozwól, żeby te rozmyślania wybiły cię z rytmu. Liczymy na ciebie. Tak. Rozumiem. Zarum, Pylon i Kowa, dostępne są nowe postaci lub rozmowy. Dobra, trochę zwolnimy tempo, myślę. Odwiedzimy salon, zobaczymy, co za osoby się pojawiły. O! Wreszcie ci przeklęci dżawowie przestali węszyć w moim miejscu. Widziałem w lesie dżawów. No to więcej ich już nie zobaczysz. Sklecili sobie małą wioskę po drugiej stronie doliny. Od tamtej pory nikt o nich nie słyszał. Ani jednego... O, Tilly! Może sprawdzę, jak sobie tam radzą. Poważnie? Ale z ciebie świętoszek. Dobra, mamy pogłoskę pierwszą. No, pewnie trochę i tutaj dobędziemy teraz. Wydaje mi się, że za każdym razem, gdy jesteś gotowy, żeby kopnąć piłkę do Grafbola, oni ją zabierają. Żal daje mi popalić młody. Ostatnim razem, gdy widziałem się z Sir, mogę tylko liczyć, że mi wybaczy, gdziekolwiek jest. Na pewno tak będzie. Nie ma czego żałować, Gris. Trzeba patrzeć w przyszłość. To się tyczy również ciebie, młody. Ej, Kal! Gdzie ten twój kumpel? Wołda już nie ma. Przykro mi. Wiem, że byliście blisko. Nie umarł.
Sprzedał nas, Imperium. Ha. Zabrzmiało, jakbyś ruszał na łowy. Zgadza się. Rób, co musisz. Tylko pamiętaj, że zemsta rodzi zemstę. Tak. Będę o tym pamiętał. Pogadamy potem. Opowiadałem ci o mojej ostatniej intrydze? Nie wydaje mi się. Po przybyciu Imperium postanowiłem zarobić trochę grosza, sprzedając bezużyteczny złom jednemu ze szturmowców. No bo w sumie, na ile mogą być inteligentni? Okazuje się, że bardzo. Od razu mnie aresztował i walnął mnie tym złomem w głowę. A potem zamknął mnie w wodopoju. Wciąż pakujesz się w kłopoty, co, Targę? Nie do końca. W wodopoju znalazłem błyszczącą skałę, którą ten szturmowiec na pewno ode mnie kupi. A więc skąd się znacie? Wszystko zaczęło się od grupy najemników, do której dołączyłam. Groka zwerbowali kilka miesięcy wcześniej. Ze względu na mój urok osobisty. Zgadza się. A mnie ze względu na to, że jestem gładka niczym sadło chatów. Tak czy siak, wszystko szło jak po maśle. Dopóki nasz oddział nie spróbował oszukać Imperium. Wtedy my... Zmyliśmy się i zaczęliśmy pracować na własny rachunek. Inni z oddziału zginęli lub skończyli w więzieniu. Co jest Grok? Ja miałam to opowiedzieć. Młody nie musi znać całej naszej biografii. Tak czy siak, Grok i ja zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej będzie nam we dwójkę. Znamy to uczucie. Podoba ci się to, co widzisz? Prawie zacząłeś się ślinić. No, ale tu nie ma chyba nic ciekawego takiego. Do zobaczenia. Więc jak się zaczęła twoja przygoda z produkowaniem muzyki? Pochodzę z Riosy, na wewnętrznych rubieżach. Słyszałem o tym miejscu. Mnóstwo przemysłu ciężkiego. Tak. Nie dało się uciec od fabryk, więc zaczęło mu w mojej głowie tworzyć melodyjki z tego hałasu. Wcześniej zaczęłoś. I nigdy nie przestał. Dobra, zobaczmy. Aha, z tego warsztat. Dobra, naprawdę tutaj nic chyba więcej nie ma, więc polecimy fabułę. Myślę, że sobie prywatnie poza nagrywką z nimi pogadam. Zobaczymy, co tam będą mieli. Dobra. Co my musimy tutaj zrobić? Główny cel. No i co, jak ja się tam dostanę? Tędy. Kurde, ja w ogóle nie w tą stronę biegnę. No ale to i tak muszę iść tędy. Chociaż tutaj się dostanę tą stroną. To w sumie też. Jedziemy, Bidi. Serio? Jak nim jadę, nie mogę zobaczyć mapy? Mogę. O. Kurde, gdzie to jest? A, bo to jest tu niżej.
Nie, ta mapa jest strasznie nieczytelna. Tędy? Tu pojechałem na pewno źle. Muszę się cofnąć. Dasz radę! To jest to miejsce? Słychać sporo imperialnych, młody. Jak się trzymasz? Właśnie dotarłem do centrum sterowania. Dam znać, jeśli będą kłopoty. Witaj. Nazywam się Santari Kree. Jestem kierowniczką tej eksperymentalnej placówki. Gdy węzły są aktywne, protokoły bezpieczeństwa wymagają obecności co najmniej jednego pracownika. Gris, albo ktoś aktywuje węzły. Albo jeden z nas będzie musiał tu zostać. No tak, jasne. Dowiem się, czy ktoś akurat nie pragnie śmierci. Może Targal? Może nie Targal. No cóż, tutaj chyba więcej nic nie ma. Z tego co widzę, dobra. Wracamy na górę. Idziemy do windy. A ja tu byłem kiedyś. 3-4 komputerki są na zielono. Coś oznacza? Gotowe. O, fuck. Co oni tu? Ale historia poszła do przodu, bo wcześniej jak tu byłem, ich nie było, więc... Jeszcze... Żebyś wiedział. Oho, możemy tego używać tu. Aha. Teraz!
Dobra, został jeden. Nie mogę go chwycić? No nie. Kurde. A, tak to działa. Czekali na nas. Może Bołd ostrzegł ich, że nadchodzimy. No, a to którędy teraz? Tu się otwarło coś. Wygląda obiecująco. Wszystkie węzły są sprawne. Teraz musimy je tylko włączyć. Pewnie Kree zablokowała tę placówkę podczas ich ewakuacji, ale to nas nie powstrzyma. Badamy otchłań i analizujemy substancję, którą nazywamy materią kobą. Za pomocą technologii fal udało nam się rozproszyć materię kobo, co pozwoliło głębiej zajrzeć w otchłań. Co nas czeka w otchłani kobo? Dołącz do mnie, a razem to odkryjemy. Przejdź na pokład obserwacyjny, aby rozpocząć dostrajanie. Ha, Kree pomyślała o wszystkim. Trzeba jej to przyznać. O, ładny widoczek. Którędy teraz? A, dobra. O, Z, dotarłaś. Gris mówił, że potrzebujesz pomocy, więc oto jestem. To długa trasa i niełatwa. Może i mam 200 lat na karku, ale jestem sprawny jak padawanka. Niesamowite! O, Kal! To po prostu niesamowite! A ty zajmiemy pozycję, uruchomisz węzły? O, jestem gotowa na rozkazy. To będzie wielki zaszczyt znowu ziścić marzenie mistrzyni Kree. Za mistrzynię. Tanalor. Czas wracać na pokład modliszki.
a potem ruszamy przez otchłań. Ja też nie jestem tym zachwycony, ale to jedyna droga do Tanaloru. Czyli co, główną walką, że tak powiem, ze złą stroną, to będziemy walczyć z Bodim? Trendy teraz. Wychodzimy normalnie. A tutaj da się dostać? Tak raczej nie za bardzo. A co jest tu? To się otwiera? Nie. Trudno. Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy odcineczek. Kurde, jestem ciekawa, o co w ogóle chodzi z tym. Tutaj zakończymy odcineczek. Mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienia. Trzymajcie się. Hej!